Dobrze, możemy. Już po sprawie. Zostawmy to. Dalszy ciąg wywiadu puszczę później. Tak wiele podczas tej rozmowy jeszcze się działo. Ale teraz wypada to zakończyć, żebym nie popadł w idiolatrię. Psa wypuściłem na ogród. Szalał. Czasem wydaje mi się, że mój pies dziczeje. Infantylność tego stworzenia jest niewiarygodna. Być takim szczęśliwym jak mój pies. W takim stanie radości biegać po ogrodzie. Ta nieopisana beztroska mnie wzrusza. Oczywiście tylko na kacu. Wtedy jestem bardzo sentymentalny, melancholijny. Przywołuje dużo wspomnień i potrafię się szybko wzruszyć oglądając jakiś podrzędny film. Ale zaznaczam tylko na kacu: Dzień mijał, a ja ciągle nie miałem żadnych postanowień. Nie wiedziałem, co mam robić, dokąd pójść, gdzie przyłożyć głowę, żeby lepiej słyszeć, lepiej widzieć. O, przepraszam, to już było. Jasność mojego umysłu wskazywała, że jest ciemno. Skręciłem w ciemny tunel. Trzeba szybko wysiąść. Podobno jest tak, że jak skręcisz w ciemny tunel, to zaczynasz pędzić i łykać większość teorii spiskowych. Cały czas myśląc, że jesteś kimś wyjątkowym i buntujesz się i robisz rewolucję przeciwko możnym tego świata, a w gruncie rzeczy jesteś marionetką, która zapierdala ciemnym tunelem, solidnie płacąc za każdy bilet. Rzecz jasna: oczywiście ja myślałem, że nie jestem jednym z wielu nie jadę tym tunelem. Tak myślałem tak myślę ale cholera wie, jak jest naprawdę kim jestem, gdzie jestem i dlaczego jestem. Trzy proste pytania, trzy najczęściej zadawane pytania, które pozostają bez odpowiedzi. Naprawdę nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Zaczęły bić dzwony, owieczki ruszyły z nadzieją, a ja stałem i patrzyłem przed siebie, i nic nie widziałem, jakby mnie ktoś wyłączył i stałem się kontaktem. Nie chciałem się przyznać przed sobą, że jednak liczyłem na obecność. Tylko kogo, skoro sam byłem nieobecny. To taka dygresja w formie wiersza, która rozbudziła we mnie myśl, że wokół są sami poeci. Piszą te krótkie formy, chwaląc lapidarność języka i uważają się za pisarzy, a nie potrafią wymyślić najprostszej fabuły. Zawołałem psa i właśnie mieliśmy zamiar wrócić do mieszkania, gdy na klatce schodowej pojawił się Maurycy, człowiek pozbawiony mózgu pozbawiony wszelkich norm moralnych. Trudno określić, kim był ten człowiek. Nie wpisywał się w żadne ramy i nie trzymał się żadnej ramy. Człowiek, w którym tkwiła jedna wielka pretensja do wszystkiego. Człowiek, któremu zawsze coś nie pasowało. I co ci dzisiaj nie pasuje? Zapytałem zamiast powitania. Przekręciłem zamek i otworzyłem drzwi. Pies wbiegł do środka. Wszystko, ale najbardziej Twój, skacowany ryj. Ogolenie brody nic nie dało. Za mnie wyglądał lepiej. Spierdalaj. Zamknąłem drzwi. Trzy kurwa nieodebrane połączenia trzy. Do trzech razy sztuka. Ktoś próbował trzy razy i nie wyszło. Sprawdziłem numer. Dzwoniła Aldona. Dobra, teraz puszczę wywiad, a potem udam się na miasto. Byt jako gnój. Oczywiście przeczytałem, gdyż jest to jedna z najpopularniejszych pana książek. Tylko dlatego ją pan przeczytał, bo jest znana? Tak, naprawdę, tak. Męczyłem się niemiłosiernie. A to dlaczego? Opisuje pan tam życie socjopaty na skraju normalności i dla mnie ta pozycja jest po prostu obrzydliwa. Pozycja panu nie pasuje. Każdy lubi inną pozycję. Niech pan nie żartuje. Książka do mnie nie przemawia, jest po prostu słaba, źle napisana i w ogóle mnie nie wciągnęła. Proszę mówić dalej. Jestem zaskoczony, że ktoś wyraził chęć nakręcenia filmu na podstawie tak patologicznej literatury. To Pana ocena. Moje książki weryfikują czytelnicy, a ta książka miała ich naprawdę wielu. Przerobiono ją nawet na sztukę i wystawiono w kilkunastu teatrach w całym kraju. Rozumiem i akceptuję, że pan wyraża swoją opinię, niepochlebną opinię, i ma pan do tego prawo, ale trzeba się zastanowić, z czego ona wynika. Nie trzeba się nad tym zastanawiać po prostu nie podoba mi się świat, który pan tam przedstawił. Nie zna pan takiego świata? Nie, tylko po co takie zwyrodniałe rzeczy opisywać w książce? Proszę pana, proszę się zastanowić nad tym, co pan mówi. Dzisiaj już nikt nie czyta cukrowanych powieści o niczym. Fundamentem dobrej książki musi być intryga kryminalna. Im bardziej dynamiczna, tym lepsza. W książce Byt jako Gnój opisuje tragiczne wydarzenia, które doprowadziły socjopatę do tego, że się w pełni ujawnił i zrobił to, co zrobił. Proszę, niech Pan mówi, ja już się wyczerpałem. Ale to Pan jest dziennikarzem. I to pan zadaje pytania. W pana pytaniach jest już opinia, a to niedobrze. Niedobrze to się czyta pana książki, są fatalnie napisane, a ta intryga kryminalna to już lepszą wymyśliłoby dziecko. Oj, nie w ten sposób do mnie, bo. po co? Powiem teraz panu coś, nie jako dziennikarz, ale człowiek. Przygotowując się do tego wywiadu naprawdę musiałem się zmusić, żeby przeczytać choć jedną pana książkę do końca. Po co pan mnie tu zapraszał? To odgórna decyzja. Żałosne. Dziennikarz od siedmiu boleści, naprawdę żałosne. To pana książki są żałosne. Powinny iść na przemiał. Szkoda czasu, by takich łam czytać. Nie podskakuj mi tu. Co pan robi? Co pan? Niech pan schowa ten pistolet! Tak, tak. Strzeliłem temu typowi prosto w twarz. Po strzale w studiu nastąpiła konsternacja. Na początku wszyscy mieli rozdziawione gęby. Nikt nie zareagował, więc wyszedłem bez problemu. Tak zaczął się dla mnie wczorajszy dzień. Nagranie wszędzie puszczano, media szalały. Miałem świadomość, że jestem poszukiwany, lecz ciągle to do mnie nie docierało. Żyłem jak każdego dnia. Tego dnia, wracając do domu, jeszcze dwóm osobom strzeliłem w twarz. To mi naprawdę pomagało. Polecam każdemu. Rozdział drugi: Pistolet na wodę to świetna rzecz. Ja akurat w tym studiu strzeliłem z keczupu. Trochę się narobiło. I zaczęło mnie ciekawić, dlaczego jestem poszukiwany. To był tylko niewybredny żart. Strzał z keczupu w twarz. Słyszałem, że facet wylądował w szpitalu. Stracił przytomność czy jakoś tak. Miał zawał. Nie wiadomo dokładnie co się stało, ale mnie uznano za winnego. Tak zawsze prościej. Jest winny, jest zadowolenie. Trochę nazbierałem informacji o tym typie z radia. Niezła jazda z nim. Narkotyki w piątek i w sobotę, a w niedzielę kościół. Wróćmy jednak do mnie. Kiedyś miałem taki sen. Kiedyś? Nie no, całkiem niedawno, ze dwa dni temu, może trzy. Bo żona wyjechała właśnie trzy dni temu. Wieczorem w ciszy, w samotności, trochę mocno się napaliłem marihuany. A że była to ta z tych bardziej sennych, więc przysnąłem. Śniła mi się wielka kobieta na którą się wdrapuję. Chodzę po niej jak po górach. Bardzo lubię góry. Świeci piękne słońce, pogoda z tych najlepszych, rześkie powietrze. Chodzę i zwiedzam jak trochę z tego filmu, którego tytułu już nie pamiętam. Chodzę, wędruję i tyle zaczynam rozumieć. Sutki całuję, sam sutki tej kobiety. Są takie wielkie, wspaniałe, a potem się gubię w wielkim lesie, nie mogę a może nie chcę znaleźć drogi powrotnej. Kąpię się w jeziorze. Woda też z tych najlepszych. W ogóle czuję się wspaniale, doskonale. Cisza wcale mi nie przeszkadza, ale ze snami tak bywa, że się kończą albo po prostu nagle urywają. Tym razem nie było inaczej. Już wchodziłem na szczyt i wreszcie dowiadywałem się, po co tam jestem. Jak spacerować po kobiecie, jak ją rozumieć, kiedy wszystko przerwał mi sygnał. Jeden krótki dźwięk. Na nerwów milion. Otwarte oczy i tylko strzępki w pamięci. Szkoda, wielka szkoda, ten cywilizacyjny hałas mnie rozwala. Lubię sobie w piękny dzień powspominać. Pamiętam doskonale, jak wybrałem się na pierwsze spotkanie, czy raczej pierwszą promocję mojej książki. Tak nazywano mój debiut poetycki, choć ja uważam, że to jest zwykły tomik, no ale w porządku. Skoro mówią, że to książka, to niech będzie książka. Prężyłem się. Jechałem w pociągu i w pociągu rzecz jasna zrobiłem flaszkę. Jechał ze mną kumpel, wyluzowany, ogólnie trochę podobny do mnie z charakteru, więc rozumieliśmy się doskonale. Wystarczyły nam dwa kubeczki, oranżada i trochę rozmowy. Małe miasteczko bez uroku, bez perspektyw, ale za to z czystym powietrzem. Na spotkanie dotarłem w stanie lekko lotnym.